zawsze szuka się tych dodatkowych smaczków. Będą pytania, czy trener Serbii będzie śpiewał hymn, pod nosem serbski, czy tak jak poprzednik Heinen tutaj głośno śpiewał hymn polski. To jest dodatkowy smaczek, ale to też jest dodatkowy atut. No, zna mentalność Serbów, zna ich bardzo dobrze. Myślę, że trener Nikola obserwuje reprezentację Serbii, obserwuje nie tylko pod kątem tego meczu, ale i śledzi pewnie, jak poczynają sobie zawodnicy reprezentacji z jego rodzimego kraju. Więc na pewno ich zna dobrze, na pewno bardzo dobrze będzie zespół przygotowany pod kątem taktycznym. Myślę, że na tym poziomie będziemy bardzo dobrze przygotowani.